No i co? Co dalej? Już nic nie jest nieważne. To robota dla Wiedźmina. Jak sobie chcesz. O co chodzi? Potwór na mnie napadł. Na mnie i mojego towarzysza. Dorwiemy go. Tak, tak. Ale nie my. Wiedźmin. A po cóż Wiedźmina kłopotać? To pewnie sfora wilków cię napadła. Tylko żeś się przestraszył i ci się przywidziało. Skrzyknę zaraz tutaj kilku dzielnych chłopaków i... Obejdzie się. Wiedźminie, pomożesz? W tobie nadzieja. Ci sfaroe to jednak idioci. Jesteś z Faroe? Dość daleko się zapuściłeś. Tak wypadło. Wiozłem do Firez dal skóry na wymianę ze Sforlak. Ze Sforlak? Mówiłeś, że jesteś z Faroe. Sforlak jest na Spikerok. Ano, bo widzisz, z Faroe popłynąłem do Sforlak, wymieniłem łupy z kontynentu na skórę i potem przypłynąłem tu. Z Faroe na Spikerok, potem na Artskellig. Bardzo okrężna trasa. Cóż zrobić? Kupiec jedzie tam, gdzie można zrobić interes, a nie tam, gdzie ma blisko. Może ten myśliwy miał rację. Może to były tylko wilki. Wiem, co widziałem. Poza tym, co on może wiedzieć? Te głupki z Drummond gówno wiedzą o potworach. On akurat miał barwy Ancreid. Pewien jesteś? Najzupełniej. To bez różnicy. Tym też nie ufam. Napadły mnie potwory i potrzebuję Wiedźmina, nie jakiegoś myśliwego. No dobra, mów, w czym rzecz. Jechałem z druhem tu, do Firesdal. Wóz miałem cały wyładowany skórami. Nagle usłyszeliśmy wrzask. Koń się spłoszył i zaczął wierzgać, a z krzaków wyskoczyły potwory. Mój towarzysz miał pecha. Do niego najpierw doskoczyły. Ja cudem uciekłem. Co to były za potwory? Kuchy, ani chemii. Co? No wiesz, takie z ostrymi szponami i czaszkami zwierząt na głowach. Stadami atakują. Nekery. No tak, nekery. Ze 20 ich było. To jak? Pomożesz? Wybijesz się? Wolę, żeby droga była czysta, jak będę tamtędy jechał następnym razem. No nie wiem. Twój transport przepadł. Nie będziesz miał z czego zapłacić. A ja nie pracuję za darmo. Mam trochę oszczędności. Na pewno się jakoś dogadamy. Ile chcesz? Uczciwa oferta. To jak będzie? Pomogę ci. Doskonale. Wiedziałem, że jednak co Wiedźmin, to Wiedźmin. A nie do mnie jakiś chłystek z Drudnond. Chyba z Drummond. Powodzenia, Wiedźminie. Bywaj! Chwila. Gdzie cię znajdę? Co? Jak wypełnię zlecenie, gdzie cię szukać? A, tak. No, tutaj w karczmie, nieopodal. Będę czekał. Dobra. Do zobaczenia. Jest wóz. Rozejrzyjmy się. To pewnie towarzysz tego człowieka z Faroe. Dziwne, to starzec. I wygląda, jakby umarł ze starości, a nie rozszarpany przez nekery. Po bokach ma rozcięcia, jakby ślady po szponach, ale też szczękościsk i łukowate wygięcie kręgosłupa, jakby padł na tężec. Coś mi mówi, że to nie był przypadek. Lepiej to sprawdzę.
Żleb w śniegu wygląda na świeży. Głaz toczył się tędy. Stąd zrzucono głaz. A tam są chyba jakieś ślady. Necker chyba brodził w błocie, zanim tu przyszedł. I co, paskła? Co tu się dzieje? Stopa Neckera, wydrążona w środku, jakby but, który ktoś zgubił biegnąc. Robi się coraz ciekawiej. Tu ślady się urywają.
Kto rozwiesza rysunki w takim miejscu? Wyglądają, jakby narysowało je dziecko, albo ktoś, kto bazgra jak kura pazurem. Dwa patyki wystające zza pleców. Zdaje się, że to ja. To jest chyba wóz? A to miejsce, w którym miał mnie zmiażdżyć kamień. No to już wiem, skąd wzięły się ślady Neckera przy głazie. Tylko ciekawe, kto naprawdę je zostawił. Te kulki na nóżkach to Endriagi. Zdaje się, że miały mnie wykończyć. To wszystko wygląda na jakiś plan. A to musi być miejsce spotkania. Wygląda na to, że ten cały zamach to wysiłek drużynowy. Czas poznać tych dowcipnisiów. Necker. Rozszarpało go coś dużego, a potem ktoś obciął mu nogi. Dalej, Płotka, dalej! To musi być tu. Możecie wyjść. Widziałem wasz plan. Poza tym i tak was słyszę. Jedno rzęzie jak wrząca woda w zardzewiałym garze. Drugie dyszy nerwowo jak sarna złapana w sidła. A trzecie powinno wziąć coś na gardło. Polecam ekstrakt z tymianku. Ktoś mi raczy wyjaśnić, o co tu chodzi? O to, że ty jesteś tam, a my tutaj. Sytuacja może się zaraz odwrócić. Wiedźmak nie gada, bo Poldek zrobi z niego zupa wiedźmakowa z ziemniakami. Właśnie, schwytaliśmy cię. Teraz jesteś zdany na naszą łaskę i niełaskę. O! Co? Mógłbym się teraz odwrócić na pięcie i... Poldek powiedział, wiedźmak zamknie paszcza, bo skończy zupa. Zupa z trupa. Niam, niam. Dziwię się, że do tej pory tam nie wylądował. Mieliście go zabić.
Co? Nie było mowy o zabijaniu. Właśnie. Mieliśmy go tylko nastraszyć. Żeby wiedział, że my straszni i groźni i źli i nie wchodził nam w drogę. Chyba się nie zrozumieliśmy. To morderca. Taki sam jak oni wszyscy. Jak ten, który zabił moją Adalię. Bardzo nam przykro. Z powodu twojej żony, ale... Doppler. To nie ten wiedźmin ją zabił. Nie możemy go karać za winy innego. Ten też ma wiele na sumieniu. Słyszałem, co zrobił z Koredem w Tysa. Ale złotego smoka oszczędził. Tak. A co powiecie o Werenie? Tej bruksie, która lubiła niebieskie róże z Nazairu. Za niej nie miał litości. Werena zabijała niewinnych ludzi. Musiałem coś zrobić.